Witam serdecznie szanownych Państwa. Szanowni Państwo, drodzy współorganizatorzy i uczestnicy, witam serdecznie na kolejnym jubileuszowym, bo 25. już sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim. Tym razem znowu po kilku latach w hotelu w Mrągowie. Panie dziekanie, powtarzam, dla mnie do końca to będzie pan dziekan. Szanowni Państwo, 25 lat sympozjum, 25 lat firmy Christian Hansen w Polsce, 72 lata Wydziału Nauki o Żywności. To jest okazja do podsumowań, do wspomnień, do wizji i strategii na przyszłość, z którymi dzisiaj i jutro w czasie sympozjum na pewno będziemy mogli się zapoznać. Wydział Nauki o Żywności, wcześniej Technologii Żywności, Technologii Mleczarskiej, to jest wydział, który ma korzenie, mówiąc kolokwialnie, w mleku. Specjalność technologia mleczarska jest specjalnością na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka najchętniej wybieraną przez studentów, nie bez przyczyny. To jest bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa z halą technologiczną, z zapleczem laboratoryjnym, ale przede wszystkim wykładowcami. Wspaniałymi, merytorycznie przygotowanymi wykładowcami, którzy zawsze mieli dobre kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z przedstawicielami firm. I takie sympozjum jest zawsze okazją do zacieśniania takiej współpracy z satysfakcją dla Państwa, przedstawicieli firm i tego otoczenia oraz dla nas, dla ludzi, którzy pracują w nauce oraz kształcą przyszłe kadry dla przemysłu mleczarskiego. Mam nadzieję, że to sympozjum będzie dla Państwa źródłem również inspiracji na przyszłość i życzę Państwu owocnych obrad, panu przewodniczącemu brak innych niespodzianek i mam nadzieję, że za rok szczęśliwie się wszyscy spotkamy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie, ale obowiązki mieliśmy i trudny dojazd z uwagi na taką pogodę, ale chcę powiedzieć, że to wykład, który miał miejsce przed chwilą w temat zasadniczy Big Issues in Dairy Products, to jest zadanie, którym nasza uczelnia musi się zająć. Jest to do wykonania właśnie w przemyśle mleczarskim, jeśli będziemy mieli dobrą współpracę z uczelniami w obszarze badawczym oraz w obszarze edukacyjnym. Ja składałem już wniosek, dzisiaj mailem otrzymałem od pani dziekan już pewną propozycję i dobrze byłoby, gdybyście na ten temat podyskutowali merytorycznie. A ta propozycja dotyczy, proszę Państwa, tego problemu, który powinniśmy wykonać. To jest taki temat badawczy. Dairy products save life, czyli produkty mleczne, bezpieczne życie. To jest takie zadanie, które powinno być wykonane dobrze w powiązaniu uczelni, na czele naszej uczelni, z uczelniami także zagranicznymi oraz z biznesem. To jest temat, którym się powinniśmy zająć i dobrze byłoby, gdybyście już pewne główne zadania, które powinny wykonać to wyzwanie, które było w podsumowaniu wykładowym, było wykonane. My się w to chętnie zaangażujemy. To jest sprawa jedna. Sprawa druga, to postęp będzie dobry w przemyśle mleczarskim, jeśli będzie dalsza poprawa edukacyjna. I na ten temat, to co my już czynimy, złożę króciutką informację prorektor Przyborowski. Wykonamy to, proszę Państwa, jeśli się dobrze w to zaangażujemy. Jest to dla mnie, dla nas wszystkich największe zadanie dziś. Pamiętajmy o tym. Bezpieczne nasze życie bardzo zależy od dobrych produktów właśnie mleczarskich i zwracajmy na to uwagę i wykonajmy to zadanie. Dlatego Państwu bardzo dziękuję, żeście się tak w to zaangażowali, a powtarzam jeszcze raz, jest to główny temat badawczy w naszej uczelni. Miejcie też świadomość, goście z krajów zagranicznych oraz zewnętrznych jednostek, że postęp przemysłu mleczarskiego w Polsce dokonał się głównie dzięki tej naszej
uczelni. Firma Obram jest takim przykładem, która staje się już liderem w Europie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom, pani dziekan, panu profesorowi za zaproszenie na to sympozjum. Złożyć też serdeczne gratulacje. To 25, a więc srebrny jubileusz. To jest niesamowite, że Państwo tak często spotykacie się i ciągle macie o czym rozmawiać. To zresztą wynika z tych potrzeb, które były przedstawiane w wykładzie, którym mieliśmy okazję wysłuchać. Szanowni Państwo, no nie byłoby, tak jak pan rektor powiedział, postępu, gdyby też nie było dobrego kształcenia kadr. Wszyscy, szczególnie teraz, kiedy zaczyna brakować na rynku pracowników, staje się rynek pracownika, a nie odwrotnie, potrzeba jest dobrze wykwalifikowanych kadr. Wiele się ostatnio mówi o tym, że brakuje jakby tego połączenia między praktyką a szkolnictwem. Ja nie do końca się zgadzam z tą tezą, aczkolwiek wiele jest do zrobienia i wiele jest do poprawienia, zresztą jak zawsze. Czasy się bardzo szybko zmieniają, sytuacja się zmienia, rynek globalny i tak dalej. To wszystko wymusza na nas zupełnie inne podejście do kształcenia również. Zostałem wywołany tutaj dlatego, też między innymi przez pana profesora Staniewskiego, żeby powiedzieć o tym, co robimy w zakresie kształcenia dualnego. Ten typ kształcenia, czy ten model kształcenia jest oczywiście Państwu znany na poziomie szkół licealnych czy średnich, jest już w dużym stopniu zastosowany. Natomiast jeśli chodzi o uczelnie wyższe, to tak naprawdę dopiero raczkujemy. Podpisaliśmy umowę z firmą Obram na kształcenie dualne. Podpisaliśmy również to w zakresie związanym z Wydziałem Nauki o Żywności, natomiast również podpisaliśmy umowy z firmą Michelin, dużym koncernem, i z zakładem produkcyjno-usługowym Żarna. To są już konkretne umowy, z których wynika fakt rozpoczęcia kształcenia już od tego roku, najbliższego roku akademickiego. Przy czym warto powiedzieć, że kształcenie dualne nie jest absolutnie kształceniem masowym. Jest to kształcenie, które pozwala przygotować pod potrzeby konkretnej firmy pracowników, tak aby oni po skończeniu studiów mogli bezpośrednio zacząć pracę bez dodatkowych kursów, przyuczeń i tego typu rzeczy, bez marnowania czasu na kolejne etapy edukacji. I korzyść jest oczywiście obopólna, bo z jednej strony firma otrzymuje doskonałych, wykształconych pod swój profil pracowników, a z drugiej strony uczelnia zyskuje na kontakcie z firmą, ponieważ, proszę Państwa, my, to trzeba pamiętać o tym, przygotowujemy plany kształcenia z dużym wyprzedzeniem i tak naprawdę możemy śmiało powiedzieć, że absolwent, który kończy studia po 5 latach, studia pierwszego i drugiego stopnia, najczęściej posiada wiedzę, która w powiedzmy 30-40% nawet jest już wiedzą niewystarczającą, żeby rozpocząć od razu swoje życie zawodowe. Stąd też to kształcenie dualne. Ale nie tylko to, bo również mówi się wiele o kształceniu przez całe życie. I też warto o tym pamiętać, że wiedza się tak szybko zmienia, że trzeba by było je uzupełniać. I tu zachęcamy Państwa, jeżeli macie takie potrzeby, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest otwarty na to, aby prowadzić kursy, szkolenia, czyli takie krótkoterminowe formy dokształcania dla pracowników Państwa firm. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za to, że
współpracujecie z nami. Dwa lata temu bodajże w Iławie mówiłem też o tym samym. Wtedy jeszcze nie mieliśmy konkretnych przykładów. Dzisiaj już te przykłady są. Współpracujemy z firmami i dziękuję też za to, że Państwo przekazujecie nam wiedzę, nam wskazówki, które my możemy wykorzystywać, wydział przede wszystkim, przy modyfikacji treści kształcenia. To jest niesamowicie ważne, tak aby absolwenci uniwersytetu, absolwenci Wydziału Nauki o Żywności, otrzymując dyplomy, mieli tą wiedzę, która jest przez Państwa pożądana, wiedzę i umiejętności. Życzę wielu sukcesów i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.